Poziomowe mieszkanie zamieszkiwane przez młode małżeństwo z dwiema córeczkami i psem jest odzwierciedleniem barw, smaków, klimatu Danii, którą inwestorzy wielokrotnie odwiedzali. Największą część parteru zajmuje salon. Ścianę za wygodną kanapą wykończono płytami betonowymi, których kolor koresponduje z wybarwieniem podłogi i mebli. Między salonem a kuchnią ulokowano stół. Przy nim ustawiono ten sam model krzesła w trzech różnych wariantach kolorystycznych. Kuchnia natomiast to prawdziwy popis wykorzystania przestrzeni. Stojące meble przybrały kształt litery C. Dzięki temu wizualnie zaznaczono granicę między kuchnią a salonem. Jedynym zamkniętym pomieszczeniem pierwszego poziomu jest malutka toaleta. Aby nieco wizualnie powiększyć jej przestrzeń, jedną ze ścian wypełniło lustro. Przestrzeń parteru dopełnia hol. Zwyczajowo pojawiła się tu szafa, jednak oryginalnym rozwiązaniem jest tapicerowana wnęka, która służy jako siedzisko. Na drugi poziom, do strefy nocnej, wiodą ażurowe schody. Znajdują się tam pokoje dziewczynek, sypialnia oraz łazienka. Największe pomieszczenie zajęli rodzice. Pod tapicerowaną ścianą stanęło łóżko. Przeciwległą ścianę szczelnie wypełniła szafa oraz półki na książki. Udało się również wygospodarować miejsce na biurko. Jednym z większych wyzwań była aranżacja pokojów sióstr. Oba wnętrza nie są zbyt duże. Jedno ma 8, drugie 11 metrów kwadratowych. Każdy z nich oprócz przestrzeni do zabawy musiał pomieścić łóżko, szafę na ubrania, biurko oraz regały na zabawki. Większość mebli, podobnie jak w pozostałych wnętrzach, powstała na zamówienie, ponieważ w niewielkich wnętrzach każdy centymetr jest na przysłowiową wagę złota. Łazienka pomieściła i wannę, i kabinę, a nawet dwie umywalki. Jak udało się wygospodarować miejsce na te wszystkie sprzęty? Tajemnica tkwi w ich wielkości. Wybór mniejszych gabarytowo sprzętów pozwolił zrealizować wnętrze zgodne z potrzebami inwestorów. Przestrzeń poddasza wykorzystano jako garderobę. Zabudowano skosy, dzięki czemu powstało dodatkowe miejsce do przechowywania. Na ostatnim poziomie najczęściej jednak urzędują dziewczynki. Ten poziom stał się ulubionym miejscem ich zabaw.